Siema wszystkim, tu Sato HD i spotykamy się w kolejnym już odcinku z gry Rollercoaster Tycoon 3. No i co? Co dzisiaj mamy? Wejdźmy w karierę, nie pamiętam na czym skończyliśmy. Jak widać Sato HD przeszedł więcej niż Marcin. Fajnie, fajnie. Nie spodziewałem się tego właściwie. Ale dobra, mniejsza z tym. Przeszedłem więcej niż miałem, czyli teraz będzie coś nowego. Jedziemy po kolei, tak jak to było w moim zamiarze, więc dzisiaj się zajmiemy misją do suchej nitki. Więc czy chcę rozpocząć? Oczywiście, że chcę, głupie pytanie. Zobaczymy, jakie mamy wyzwania. Szczerze wam powiem, że tego jeszcze nie przechodziłem, więc nie mam pojęcia, co nas tutaj może czekać. No i okaże się wszystko w praniu, czy mi się uda, czy też nie. No i od teraz oczywiście mogą być odcinki pocięte na części, gdyż możliwe, że nie będę w stanie przejść jednej misji w pół godziny, czy też w godzinę. A więc nie martwcie się, wszystko na pewno będzie, nic nie będzie poza wizją nic nie będzie grane poza wizją, wszystko na wizji, tak jak tego sobie życzycie zapewne. No dalej, aktywowanie obiektów teraz jest. Szybciej, szybciej. No, dalej jeszcze, do 100% i koniec. Z tego co mogliśmy, właśnie, minimalna wartość parku 15 tysięcy. Całkowity miesięczny zysk z kolei jak 100 tysięcy, no dobrze. A my oto jesteśmy w takim oto pięknym miejscu. Nie wiem, to jest Taj Mahal? Chyba tak, coś na wzór Taj Mahal przynajmniej. Podoba mi się ten klimat, fajnie to jest zrobione. Nie wiem, możecie pisać, co sądzicie o tym. A tymczasem sprawdźmy teraz, gdzie to się sprawdzało. Wartość parku. Wartość parku 633. No, niezbyt wesoło. Zwłaszcza, że mamy uzbierać 15 tysięcy, tylko pytanie czego? Minimalna wartość parku. A tu mamy jeszcze wartość firmy. Czy firmą jest park, czy parko jest park tutaj? No raczej chyba park jest tutaj, więc 633, no dobra, no to weźmy się za robotę, mniej gadania, więcej robienia. Zobaczmy, jakie kolejki przede wszystkim mamy, ile pieniędzy, 14 tysięcy, pięknie, naprawdę bardzo ładnie. Dobra, myślę, że na początek ustawmy sobie podniebne koło. Że tylko patrzę, w którym miejscu tak idealnie by pasowało. Może w tym. O, pięknie, tak. Obróćmy sobie to tu. Skoro klimaty mamy takie, nie wiem, czy dobrze powiem, ale chyba arabskie, to zróbmy sobie kolor taki. Nie, żółte cało, nie. Chwila, moment. Bo się teraz pogubiłem. Co ja teraz zmienię? Zmieńmy ten kolor na złoty. Tak jest. Złoty jest. O Jezu, ale to razi. Teraz drugi złoty zmieńmy na biały. Tak, pasuje idealnie. A czerwień, nie wiem, od czego czerwień jeszcze. Aha, tych napisów tam. Zróbmy na niebiesko. O, do, nie, czerwień. Aha, to są te napisy. Dobra, to tutaj jaki kolor? No może być niebieski w sumie. Wolałbym jakiś mocniejszy niebieski. Oj, to jest za jasne, kurczę, no. Czerwień też nie pasuje. Dzisiaj tak się weźmiemy poważniej za grę, za rozgrywkę. Ponieważ coś mi tak tknęło, tak pobudziło wręcz do tego, żeby bardziej stylowo to robić. Dobra, teraz weźmy, przejdźmy do... gdzie to tu jest? O, tu jest. Co by tu pasowało? No chyba tylko oryginalne pasuje, tak z tego co patrzę. Więc zróbmy oryginalne wejścia. I teraz tak. Wejdźmy w tą ścieżkę. Oczywiście wyjście będzie normalne. Lecz nienormalnym zrobimy... zamknięte. Zaraz będzie... podwójny obrót, nazwijmy to, bo nie, nie nazywajmy, po prostu włączmy sobie to i
gitara, niech to tutaj działa w 100%. Oraz kasa, gdzie tu jest kasa, zróbmy na 2. Tak jest. Pierwszą rzecz już mamy wybudowaną. Całkiem sympatycznie to tu wygląda. Ojeju, teraz następną rzeczą, jaką chcę, żeby była w tym parku, to będzie jakaś kolejka górska. Tylko kolejka górska, z tego co wiem, to będzie dosyć drogawa. 7. Zobaczmy, co mamy dostępne. A dajmy coś takiego. Tak. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ojeju. Nie pasuje tutaj nic zbytnio. Chyba, że podniesiemy to na taką wysokość. Gdzie teraz jest wejście? Dobra, widzę wejście. Gdzie co? Obróćmy sobie to w ten oto sposób. I to tak zrobimy. Właśnie, tak. Pięknie. Zaraz się na nim przejdziemy. Tylko jedną rzeczą, którą muszę jeszcze tutaj zrobić, to jest kwestia kolorów. Właśnie, kolorów, tak. Żółte. Nie, to może zrobimy białe. To zrobimy żółte. A to takie... Nie pasuje. To nie. To musi... Jakie to by tu zrobić? To musi... No, kurczę, nie mogę trafić. To będzie żółte. A to będzie ten druga żółć. Tak. Nie wiem, o co chodzi w tym, ale dobra, mieszę z tym. Dobra. Teraz wejdźmy w... Gdzie tu to jest? Gdzie to było? Bo już zapomniałem kompletnie. O właśnie, gdzie to się to zmieniało? I na normalne zmieńmy. A jeszcze wyjście trzeba zrobić normalne. Wyjście też normalne, pięknie jest. Teraz sobie zrobimy zejście z kolejki. W ten oto piękny sposób. Tylko gdzie, którędy tutaj będzie można wejść na tą kolejkę? Niech to będzie tak, o właśnie. A teraz tutaj zrobimy coś takiego. Nie usuwać. Tak. I tak. Dobra. A teraz, jak to zawsze zapowiadam, przejedźmy się na niej, by zobaczyć, jak to działa. Fajne jest to, że to jest nad wodą, prawda? Nie wiem, czy wam to się podoba, czy też nie. Mi osobiście pasują takie klimaty, coś nad wodą, coś tutaj pięknie wygląda. Tylko pytanie, czy to ma też jakiś wpływ na naszych klientów, którzy przychodzą do parku rozrywki przyjechać się na takiej, tego typu kolejce. No dobra, wjeżdża. Jak widać, wysoko dosyć jest, tam młyn, tutaj kolejka górska, także jest, że tak powiem, w czym wybierać, jest na razie w czym wybierać, w dwóch rzeczach aż, także jest. No, ciekawie to wygląda. Ojej. Całkiem sympatycznie, naprawdę. Dosyć szybka jest, co mi się też to podoba. Nie wiem, jakie wrażenia są z tej kolejki, bo nie sprawdzałem, chyba około 7, prawda? Ta kamera się wtapia w te wszystkie poręcze, pręty i nic nie widać w sumie. Zrób to, o jest. Dobra, koniec jest. Dajmy takie kolejki dwie. I otwórzmy ją do zwiedzających. Jeszcze to pojedzie. Tak, fajnie to wygląda, naprawdę. Sympatycznie, dobra. Przyspieszmy sobie ten czas, żeby tak nie czekać zbytnio długo. Kolejka korkociągowa. No czemu nie, później sobie ją zrobimy. Na razie poczekajmy za ludźmi, bo ludzie coś tak niechętnie przychodzą. Jak wiadomo też, trzeba będzie zrobić jakieś miejsce do spożywania pokarmów, że tak to tak nazwę. O, idzie noc. Tak, nienawidzę nocy, szczerze. Nie, mam włączony dzień, dobrze. Fajnie. Okej, dobra. Weźmy sobie teraz coś takiego.
Tak to zrobimy pięknie. O, właśnie. I w tym oto miejscu ustawimy tak. Kebaba. Musi być kebab, przecież kebab jest dobry. Włączmy go. Kebab. Napoje. Włączmy. I teraz tak. Baloniki też mogą być przecież. Jak najbardziej. Oraz... co tu jeszcze mamy? Na pewno toalety. Na pewno toalety muszą być. Czyli to muszą być. Dobra. Okej. O! Ukończyliśmy poziom asystent. Teraz próbuję się wykazać jako menadżer. Fajnie. Gdzie co to chyba chodziło? Co? Sprawdźmy. Wartość parku 16 tysięcy. No zobaczcie to. Wow. Fajnie, fajnie. Szybko nam się to zbierało. Sprawdźmy, co jest potrzebne nam do zaliczenia drugiego. Minimalna wartość parku 30 tysięcy. Okej, dobra. Czyli teraz jednym słowem musimy się znowu pobawić z jakąś kolejką. Wejdźmy sobie jeszcze szybko, później weźmiemy sobie pożyczkę. Tylko chwileczkę, chwileczkę. Sprawdźmy sobie, czy czegoś ciekawego tu jeszcze nie mamy z takich dekoracyjnych rzeczy. Mianowicie teraz dajmy sobie... tak, wejście, okej. Dajmy lampy, jakie tu są, lampy są te. Wyłączmy lampy, złota latarnia damy. Złota latarnia tu i tu. Teraz kosze na śmieci, złoty śmietnik damy tu i tu. I tu, i tu. Tak. Z ławeczek damy jakąś taką... o, może być ta. Tu, tu, tu i tu. No i już jest elegancko zrobione pierwsze pomieszczenie, raczej miejsce do spożywania różnych rzeczy. Dobra. Tylko teraz pytanie, bo chyba tym się nie zajęliśmy, a to jest najważniejsze. Właśnie. Bierzmy tych całych śmiesznych ludków od sprzątania. Trzech. Dajmy dwóch, jednego mechanika na dwie rzeczy. Fajnie. I teraz co dalej? Co dalej tutaj się będzie nam działo? Dajmy wężową zjeżdżalnię jeszcze. Przecież dzieci też powinny się bawić dobrze w takim naszym pięknym miejscu. Wow, ale ta kolejka ma popyt. Nawet nie spodziewałem się takiego zainteresowania nią. Dajmy to tu. O, właśnie. Co się dzieje? Nowa atrakcja Cordelasy. Ciekawe. Dobra, tym się zajmiemy za chwileczkę. Tylko najpierw dajmy normalne wejścia i normalne wyjścia. Ok, włączmy je. I już jest. Widzicie taką fajną rzecz? O, to jest też całkiem sympatyczny dodatek. Ale naprawdę w tamtych czasach to był bajer. Gra niestety już ma swoje lata. Ale klimat i zresztą samą grywalność cały czas trzyma na jednym poziomie. Dobra. Następną rzeczą, jaką wybudujemy, o ile wybudujemy, a tak zacznijmy, mamy 2000. No i czemu by nie? Coś takiego. Prawda? Czemu by nie? Pięknie jest, tak. Mam tylko jak tu wyjście, wejście zrobić, cholera. Dobra, mam pomysł. Albo nie mam pomysłu. Kurczę, no. Dobra. Zrobimy to w taki sposób, że najpierw damy coś takiego. Tak, tak. Ojdź. Trzeba będzie skasować parę rzeczy. To i to. Damy. Tak, tak. Nie, 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 nie. Nie może być. A jestem ciekawy jednej rzeczy jeszcze. Czy jak? Ojeju, trzeba będzie wziąć chyba sobie pożyczkę, wiecie? Bo coś tutaj z funduszami jest nie tak. No, mamy 10 koła, wystarczająco, spokojnie wystarczy. Okej, dobra. A jak tutaj zrobić to, żeby... w górę szło? Kurczę, jak to było? Klikamy na strzałeczkę i do góry, albo tu. Nie. O, jest, właśnie. Tak, pięknie. I teraz
ten oto sposób będziemy wychodzić. No kurczę, nie chcę tutaj wejść, nie? Nie chcę przejść, kurczę. To nie będzie mi problem mało, wiecie? Niezbyt fajna rzecz, ale trudno. Jak problem, to problem. Sam się nie rozwiążę. Dobra, tak, tak, tak. I teraz oczywiście zróbmy ścieżkę normalną. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak i tak. Ale oczywiście tutaj też będzie dojście. Tu jest wyżej czy niżej? To jest dobrze, zaraz jest dobrze, ładnie jest. Pięknie bym nawet rzekł. Tak, tutaj, kurczę, tutaj co, nie przejdzie z powodu. Albo wiecie co, wykasujmy to, 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 to i to. I tu będzie takie wejście małe, tak, 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 o właśnie. Ewentualnie co, to możemy zostawić te kwiatki, gdzie one są teraz tutaj, bo nie widzę ich. Tu będzie to, no to najpierw kwiaty. O właśnie. Potem krzewy. O właśnie, tak i tak, tylko troszeczkę inne są krzewy. No trudno, nie znalazłem tych, co mają być. Cicho, mogą być na razie. I tak. Dobra, więc sprawdźmy teraz, jak tym się jedzie. I dajmy kamerę tak. Nie wiem, czy na jaką szybkość mam ustawioną, ale wiem już tylko tyle, że będzie niezły kręciołek. O właśnie. Fajne, tak za murami to całe... to całe... kurczę, ten cały park. Dosyć sympatycznie. Dobra, włączmy to. I przyspieszmy oczywiście czas, co by tam ludzie nie czekali w kolejkach zbytnio. Tu w sumie by mogły być dwie kolejki, prawda? Też tak mi się coś zdaje. No zobaczymy, czy ludzie tu przyjdą do tego. Tak na razie omijają bokiem. Okej, dobra. Jaka jest wartość parku? Nasza. 28 tysięcy, a mamy ile? 30 mieć, czyli jeszcze jakąś jedną zabawkę. Zabawkę jedną. Kurczę, no. Może diabelski młyn dajmy. Taki dosyć mały, ale... mały nie oznacza zły. Właśnie tak i tak. I włączmy ją. Ile to jest teraz? Ile my tutaj mamy, że tak powiem, wartości parku? O ludzie, jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz trzeba wybudować, no widzicie to? Kurczę, no. Co to jest? Brak przymiotu wspaniałego z filtrowania, dobra. I może jeszcze przejażdżka po Odysei. No przecież nie chcę nic usuwać. Od tego zacznijmy. Tak. Ale, kurczę, ja zawsze chcę ten normalny. Okej, okay, teraz zrobimy coś takiego. A nie, 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 to drugie. Tak, 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 tak. I włączmy tą przejażdżkę. Teraz ile? Teraz ile jest? Bo, kurczę, zaraz się wkurzę. Aha, ma się utrzymać przez miesiąc, dobra. No to poczekamy chwilę, zaraz powinno fanfary zabić. I powinniśmy to przejść sobie ze spokojem. Fajne, fajnie to. To wygląda, naprawdę ciekawy pomysł na zrobienie parku rozrywki. Daj, długo to jeszcze? Długo, długo? 2 miesiące, ja pierniczy. 2 miesiące. Dosyć długo.
Tutaj jakoś kolejki się nie ma do tej atrakcji, ale trudno. Co zrobić? Dalej, dalej, 2 miesiące, niech mija i... Mam nadzieję, że październik to jest 2 miesiąc już. No to może marzec będzie 2 miesiącem. Dalej, niech się to skończy. Bo jestem ciekaw, jakie będzie kolejne wyzwanie dla mnie. Nie no, naprawdę, całkiem sympatyczna plansza. Podoba mi się ona. Dozorca 2 myśli odejść. Tutaj... Masz dosyć, tak? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. A teraz co myślisz? No dalej, co jest? Nie utrzymało się te 30 tysięcy? Wartość parku na 41. No właśnie, menadżer, okej. Wygrałeś małą sumkę pieniędzy. Fajnie. Okej, dobra. Kurczę, tutaj mucha mi cały czas lata. Denerwuje mnie trochę. Dobra. Jakie są następne wymagania do spełnienia, by przejść tą misję? Minimalna wartość parku 45 tysięcy dolarów chyba to jest. Zobaczmy, ile mamy. Coś mi się wydaje, że mam ponad... A nie, nie mam ponad 45. Przepraszam bardzo. Myślę, że jakby budujemy jakąś kolejkę górską, zyskamy troszeczkę do 7 tysięcy. 10. W sumie? Sprawdźmy, sprawdźmy. A nóż widelec się uda. Dobra, mamy 13. Okej, weźmy sobie to. O, fuck, wielkie, wielkie, za wielkie. No, 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 no. Nie, 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 nie. Zbyt wielkie. Na bank zbyt wielkie. Aby tak zrobić. Okej, fajnie to będzie wyglądało. Ciekaw jestem sam, jak to pójdzie. 12 tysięcy. 11, bum. Jest zrobione już. Sprawdźmy tylko to, jak to działa najpierw, bo sam jestem ciekaw, szczerze. Aha, winda. Wow. Wiecie co, za szybko, za szybko, stanowczo za szybko. Jeszcze raz. Jeszcze raz, sprawdźmy to. Całkiem ciekawa kolejka, wam powiem. Nie wiem, co sądzicie o niej, ale jest fajna, fajna. No, daj teraz do góry. No, dalej, dalej, dalej. Jak widać, możemy tutaj sobie pooglądać piękne widoki naszego parku. Ups. Już chyba nie. Dobra, teraz. No i puszczają oczywiście hamulce i lecimy w dół. No, całkiem ciekawe, naprawdę. Mam nadzieję, że wzrośnie mi wartość parku oraz dochody z niego przez tą kolejkę. Więc od razu się za nią zabieramy. Dajemy tak. Najpierw tą poręcz. Tak, tak, tak. I w tu. 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 Tak. I teraz oczywiście też wyjście. Tak, tak, tak. No, zobaczymy, czy będą dochody z tej kolejki takie super wielkie. Tylko włączmy, dajmy trochę większą kasę, pewnie jest mała. Z 2,5. No dalej, szybciej. Ojej. Dobra, przyspieszmy czas. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Okej. Dobra, sprawdźmy najpierw jedną rzecz. Jak tam tutaj bilansik? 52, jakże pięknie nam tutaj idzie.
Przyspieszone jest, ale jakoś nie widzę, żeby ludzie tu przechodzili zbytnio. O, idzie, jedzie. Całkiem fajne, naprawdę. Sympatyczne. Możecie mi wierzyć lub nie, ale... Nie sądziłem, że uda mi się to, takie coś wybudować w tej misji akurat. Sądziłem, że tu będzie dosyć mało miejsca, że będzie się sprężać takie rzeczy, a tutaj na luzie takie kolejki buduję, jakich chyba nie budowałem. No, zobaczcie. Jeden wysiadają i od razu idą jeszcze raz jechać. No całkiem fajnie, nie? Wysiadło sterowanie. No mam chyba tam jeszcze tych całych śmiesznych mechaników. Więc nie powinno być źle. Jeszcze weszła. Nie zdąży już. Myślałem, że zdąży jeszcze. Dobra, nie, zobaczmy. Jeszcze nic nie mam zaliczone przez 3 miesiące. To teraz nam tylko zostaje czekać, wiecie? Czekać i ewentualnie jakieś takie małe atrakcje jeszcze budować. Bo prawdopodobnie mamy już zaliczone nasze zadanie. I co jest równoznaczne z przejściem misji. No dalej. Siu poszło. Zobaczcie, jakie kolejki tu się robią do tej kolejki. No dalej. Jak płacą chętnie, jak płacą. No i warunki można zostać spełnione w każdej chwili. Właśnie spełniliśmy całkowity miesięczny zysk kolejek 300 dolców. Teraz tylko kwestia czasu, 3 miesiące czekać, aż nasz piękny park tutaj wyrośnie. Wyrośnie jakościowo oczywiście. No tu są koła, gdzie to jest wejście? Czemu mi się bzdurało, że wejście jest po tej stronie? Dobra, whatever, nieważne. Coś mi się pomieszało widocznie. No dalej. Zobaczmy jak tam. 53 cały czas tysiące. Ojeju. Teraz tylko czekanie, jeszcze raz czekanie, nic więcej. Chociaż w międzyczasie oczywiście możemy tutaj jakąś małą atrakcję dać. Na przykład... A nie, golfa to trzeba samą robić. Na golfie niestety golfa nie umiem robić, więc... Raczej go nie zrobię. Dobra, tak. I teraz pięknie. Wyjście oraz wejście. No i włączamy. Minus 13 tysięcy, o Jezu. To jakby ten minus robił na mnie wrażenie, naprawdę. No dalej, jeszcze tylko parę miesięcy, nie wiem czy to już jest... I właśnie. W tym momencie przeszliśmy misję. I ja się z wami będę powoli żegnał. Jeżeli wam się podoba taka seria na szybko, bo to już jest, nie wiem który odcinek, chyba około 4, 5 lub 6 odcinka. Nie wiem, mniejsza z tym. Piszcie w komentarzach czy chcecie, bo dla mnie to jest dziecinna zabawa. Wam mogę pomóc w jakimś stopniu. No i co? I pokazuję wam kolejki, prawda? To jest chyba najlepsze w tej grze, a nie to, żeby przejść misję. Pamiętam, jak byłem mniejszy trochę, to grałem bez limitu pieniędzy i się budowało różnego rodzaju kolejki. A tymczasem ja się z wami żegnam. Rozmawiał z wami Marcin. Siema, nara, pa, cześć.